Wystawa Wokół nas morze ognia opowiada o losach żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim. W 80. rocznicę powstania opowiadamy ich historię, która dotychczas była w dużej mierze nieznana i trochę zapomniana dla szerszej publiczności. W momencie wybuchu powstania w getcie warszawskim było około 50 tysięcy osób. Większość z nich byli to zwyczajni ludzie, niezaangażowani w konspiracyjny ruch, nie walczący z bronią w ręku. Ich sprzeciw wobec polityki Niemców polegał na tym, że zeszli do podziemi, ukryli się i nie stawili się na rozkazy niemieckie, które nawoływały ludzi, by stawili się do transportu, do obozów. Ten cywilny opór był tak samo ważny jak ten z bronią w ręku, ponieważ dzięki temu, że ludzie się ukrywali często przez wiele tygodni w kryjówkach i bunkrach, powstanie trwało tak długo. Dodatkowo bunkry były też ważną bazą dla bojowców, którzy korzystali z kryjówek zorganizowanych przez cywilów. Historię cywilów w powstaniu w getcie warszawskim opowiadamy ich własnymi słowami. Pokazujemy na wystawie fragmenty świadectw napisanych przez Żydów i Żydówki, którzy byli w czasie powstania w getcie i jeszcze w czasie wojny lub tuż po wojnie spisali swoje doświadczenia. Wspólnie z Barbarą Engelking, która jest współautorką wystawy, wybrałyśmy 12 osób, 12 bohaterów i bohaterek, autorów świadectw, którzy są de facto naszymi przewodnikami po wystawie, bo ich słowa prowadzą nas przez całą opowieść, przez całą historię o powstaniu z perspektywy cywilnej, z perspektywy zwykłych ludzi, którzy byli wówczas w getcie i którzy opisują swoje uczucia, emocje, to co im się przytrafiło w bardzo osobisty sposób. Unikamy opowiadania o historii cywilu z perspektywy sprawców, czyli Niemców. Nie pokazujemy materiałów niemieckich na wystawie, zdjęć, dokumentów. Ważne jest dla nas to, by słowa naszych bohaterów i bohaterek były tym najważniejszym materiałem na wystawie. Ich słowa obecne są na wystawie w różnej formie. Są namalowane na ścianach, wyżłobione w różnego rodzaju materiałach. Są pokazane również w gablotach jako oryginalne obiekty, ponieważ są dla nas tak bardzo ważne i unikatowe. Słowa są też słyszane w słuchowisku, które jest jedną z części wystawy. Słuchowisko to jest kompozycja głosów naszych bohaterów i bohaterek w połączeniu z dźwiękami i muzyką skomponowaną przez Pawła Mykietyna. Słuchowisko jest słyszane w słuchawkach przez każdego ze zwiedzających i wprowadza zwiedzających właśnie w ten świat przeżyć i doświadczeń ludzi w czasie powstania. Ważnym elementem wystawy jest również jej scenografia autorstwa Małgorzaty Szczęśniak i Saski Hellman, która oddaje pewne doświadczenia, uczucia naszych bohaterów. Nie jest rekonstrukcją historyczną, ale właśnie opiera się na świadectwach osobistych ludzi w powstaniu i oddaje ich uczucia i ich przeżycia poprzez przestrzeń. Naszą opowieść zaczynamy w momencie wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku. Jest to moment, kiedy Niemcy otoczyli getto szczelnie i nikt już z tego getta nie mógł się wydostać. Ta data to była również data w 1943 roku Wigilii Święta Pesach. Wielu Żydów przyszło ze strony aryjskiej, by spędzić święta w getcie ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzinami, które jeszcze były zatrudnione w szopach niemieckich na terenie getta. Getto zostało szczelnie otoczone w nocy z 18 na 19 kwietnia i już wszyscy ci, którzy przyszli ze strony aryjskiej, nie mogli się z niego wydostać. Ich historia jest również częścią historii tych osób, które były w getcie podczas powstania. W tej przestrzeni po raz pierwszy słyszymy i możemy przeczytać fragmenty świadectw naszych bohaterów i bohaterek, które opowiadają o tym, że powstanie za chwilę się zacznie, że są informacje, że coś się szykuje, ludzie się spodziewają kolejnej akcji. Jest także mowa o tym, że wieczór sederowy,
który właśnie jest pierwszym wieczorem święta Pesach, to był często ostatni moment spotkania się z bliskimi przy stole. Odwołujemy się do święta Pesach również w sposób symboliczny, opowiadając o tym, że cud pesachowy, biblijny cud wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej w roku 1943 nie wydarzył się. Żydzi zostali uwięzieni w getcie i skazani na zagładę. Kolejna przestrzeń wystawy to jest miejsce, w którym jesteśmy pomiędzy dwiema stronami muru getta. Po jednej stronie, na jednej ścianie mamy głosy Żydów, którzy są wewnątrz getta i którzy patrzą z wysokich pięter domów przy murze getta na stronę aryjską. Widzą ludzi, którzy się gromadzą przy murze i ich też obserwują to, co się dzieje w getcie. Opowiadają także o tym, jakie były szanse wydostania się na stronę aryjską, że tak naprawdę niewiele można było zrobić, niewielkie były możliwości zorganizowania kryjówek po stronie aryjskiej. W związku z tym też wiele osób pozostało w getcie ze świadomością, że będą musieli zejść do podziemi, ukryć się w bunkrach. Druga ściana tej przestrzeni opowiada o tym, co się dzieje po stronie aryjskiej. To są głosy Żydów, którzy ukrywają się na zewnątrz getta i oni opowiadają o swoich uczuciach, o swoich myślach, gdy patrzą na płonące getto z zewnątrz. Często mają wyrzuty sumienia, że nie są w środku ze swoimi braćmi i siostrami. Opowiadają także o reakcjach Polaków na powstanie w getcie i tutaj przedstawiają różne postawy, przy czym taką najbardziej dominującą jest postawa obojętności. Więc tutaj też opowiadamy o tym, że getto i powstanie w getcie nie działo się w próżni. Ono było tak naprawdę w środku miasta. Wokół, za jego murami, toczyło się codzienne życie. Ta równoległość dwóch światów jest też ukazana poprzez karuzelę, która jest już właściwie symbolem w polskiej kulturze, literaturze, poezji. Karuzela, która działała na Placu Krasińskich pod murami getta, z której korzystali ludzie, jednocześnie w bliskości płonącego getta i umierających tam, ginących tam ludzi. W tej przestrzeni pokazujemy zdjęcia zrobione po stronie aryjskiej, zdjęcia wykonane przez Polaków. Pokazujemy też nowo odkryte zdjęcia inżyniera Rudolfa Dameca. Przestrzeń pomiędzy dwiema stronami muru kończymy instalacją artystyczną Joanny Rajkowskiej, która jest fotografią w dużym powiększeniu oka Krystyny Budnickiej, która jest jedną z naszych bohaterek, która jako 11-letnia dziewczynka ukrywała się w bunkrze wraz z całą swoją rodziną podczas powstania. Pani Krystyna Budnicka w czasie wojny, przed wojną, Hena Kuczer, ocalała jako jedyna z całej swojej rodziny. Więc to jest oko Krystyny Budnickiej, które widziało rzeczywiście. Widziało to, co się działo w getcie w czasie powstania. Dodatkowo ta instalacja mówi nam o patrzeniu, o wymianie spojrzeń tych, którzy byli w środku getta i tych, którzy byli poza gettem na stronie aryjskiej i patrzyli na to, co się dzieje. Te spojrzenia były wymieniane, ale w pewnym sensie nigdy się nie spotkały. Więc to jest też takie odwołanie uniwersalne, o patrzeniu na siebie, byciu uważnym na innych, byciu wrażliwym na los innych ludzi. Z dala dolatywały skoczne melodie muzyki, krzyki młodzieży, nawoływania chłopców do kupna nowego kuriera warszawskiego. To kilkanaście metrów od nas żyła polska dzielnica. Płonące getto dniem i nocą krwawi. I dniem i nocą giną w płomieniach ludzie. Z
Znajdujemy się w przestrzeni bunkrów, która opowiada o jednym z centralnych, głównych doświadczeń cywilów w czasie powstania. O doświadczeniu ukrywania się pod ziemią w schronach. Ta przestrzeń jest podzielona na 6 mniejszych pomieszczeń. Tu wszystko jest bardzo wąskie, bardzo ograniczone, ciasne przestrzennie, po to, by oddać to wrażenie zamknięcia, duszności, przeludnienia w bunkrach. W tych przestrzeniach opowiadamy głosami bohaterów i bohaterek o tym, jak wyglądało życie w kryjówce, jakie były warunki, którym musieli sprostać, jak sobie radzili i organizowali życie i ukrywanie się w często bardzo licznych grupach wśród ludzi, których wcześniej nie znali. To jest właśnie całe budowanie wspólnoty, zorganizowanie swojego życia, podzielenie się też rolami po to, by przetrwać w tej kryjówce. Często rytm funkcjonowania w bunkrach był odwrócony, to znaczy w nocy można było być aktywnym, natomiast w ciągu dnia trzeba było leżeć w całkowitej ciszy. Ta cisza to jest też takie napięcie pomiędzy tym, że należało być w całkowitej ciszy w bunkrze, a jednocześnie ludzie nasłuchiwali wszystkich dźwięków z zewnątrz, ponieważ często były one jedynym źródłem informacji tego, co dzieje się na powierzchni. W tej przestrzeni opowiadamy także o uczuciach, które towarzyszyły ukrywającym się, o poczuciu, o potrzebie bliskości, miłości, o odpowiedzialności za swoich bliskich, a także innych współukrywających się. Z drugiej strony o konfliktach, które narastały wraz z upływem czasu w kryjówce, o ogromnym poczuciu zagrożenia również ze strony innych współukrywających się, gdzie jedno kaszlnięcie czy płacz dziecka mógł zdradzić całą grupę ukrywających się. Mówimy także o narastającym strachu i panice, a także o poczuciu osamotnienia i porzucenia przez cały świat. Ostatnia przestrzeń w bunkrach opowiada o tym, że wszystko zaczyna wokół płonąć. Nasi bohaterowie są otoczeni przez morze ognia. Piszą o tym w swoich świadectwach wielokrotnie. To morze ognia oznacza także, że po prostu nie ma dla nich już ratunku, nie ma drogi ucieczki. Jest to morze rozpaczy i osamotnienia. W momencie, gdy wszystko zaczęło płonąć, Niemcy podpalali dom za domem i to stało się metodą ich walki z cywilami i z ukrywającymi się, ludzie nie wytrzymywali w bunkrach, musieli z nich uciekać. Często dochodziło do wykrycia bunkrów. W dzień się nie poruszać, zamienić dzień na noc, przez cały dzień spać i leżeć bez ruchu. Zaszywamy się w ciszę. Piekło wstąpiło na ziemię. Jak okiem sięgnąć, jedno wielkie morze ognia. Tu już płoną nie pojedyncze domy, ale całe szeregi ulic, całe dzielnice. Mam wrażenie, że siedzę w Arce Noego, a dookoła mnie potop ognia. Dlaczego mam zginąć? W tej przestrzeni opowiadamy o tym, co działo się z ludźmi, którzy zostali wyciągnięci z bunkrów, jaki był ich dalszy los. Większość z nich została odprowadzona na Umschlagplatz do transportu, do obozów, co tak naprawdę było tylko dla nich odroczeniem wyroku śmierci, ponieważ zginęli w obozach, zginęli w akcji Dożynki jesienią 1943 roku. Opowiadamy także o tym, że po wykryciu bunkrów często były egzekucje na miejscu, rozstrzeliwania, a także ludzi prowadzono na specjalne miejsca egzekucji. Jednym z tych miejsc był budynek przy ulicy Zamenhofa 19, dawne koszary koronne. Na dziedzińcu tego budynku w czasie powstania dokonywano rozstrzeliwań i palono ciała. Ta historia, którą my opowiadamy na wystawie, działa się rzeczywiście tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest wystawa, gdzie jest muzeum. Ten związek z przestrzenią i z tym miejscem podkreślamy poprzez pokazanie oryginalnych obiektów wykopalisk archeologicznych z terenu Muzeum Polin
które właśnie pokazują fragmenty przestrzeni miejskiej, która została zgładzona, która już nie istnieje, również łuski po nabojach, które zostały tutaj właśnie znalezione. W tej przestrzeni zaznaczamy też obecność Niemców jako sprawców poprzez powiększenie zdjęcia z raportu Stropa. To zdjęcie jest jednym z głównych materiałów, które są używane do pokazywania, do opowiadania w sposób wizualny historii powstania w getcie warszawskim. My zdecydowałyśmy z profesor Engelking, że tylko dwa zdjęcia z tego raportu pokażemy. Zdjęcia, na których nie widać ofiar. To zdjęcie z Niemcami w dużym powiększeniu na ścianie pokazuje ich obecność w getcie jako sprawców. Pozostałe zdjęcia, których używamy w tej przestrzeni, są zrobione przez polskiego strażaka Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, który był w getcie, został wezwany wraz z grupą strażaków do gaszenia pożarów wokół getta, czy pilnowania, by ogień się nie rozprzestrzeniał na stronę aryjską, a także w zakładach niemieckich na terenie getta. Podczas tej swojej obecności w getcie, która w sumie trwała prawie 4 tygodnie, kilkakrotnie przynajmniej wniósł na teren getta aparat fotograficzny i wykonał z ukrycia zdjęcia ludzi prowadzonych na Umschlagplatz, zdjęcia tuż po podpaleniu domu, gdzie z okna wyskoczyła cała rodzina, która nie mogła inaczej się uratować. Podczas prac nad wystawą zostały znalezione oryginalne negatywy. Dzięki temu, że nawiązałyśmy kontakt z synem Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, panem Maciejem Grzywaczewskim, który po wielomiesięcznych poszukiwaniach w rodzinnych pamiątkach znalazł oryginalne negatywy z getta. Te negatywy są też obiektem na naszej wystawie. Pokazujemy je jako jeden z nielicznych przedmiotów z tego czasu, które dokumentują historię cywilów w powstaniu. Niemcy mają dość tej zabawy, bo oto jeden podnosi karabin do ramienia, pada strzał i dziecko już leży martwe. Dlaczego leżysz? Wstań! Wstań! Przestrzeń, którą nazywamy ruiny, opowiada o tych, którzy zostali w gruzach getta już po symbolicznej dacie zakończenia powstania, gdy prawie że ustały walki. Za koniec powstania przyjęty jest 16 maja 1943 roku, kiedy na rozkaz Jurgena Stropa wysadzono wielką synagogę na ulicy Tłomackie. Jednakże wielu naszych bohaterów i bohaterek nie miało świadomości tego, że powstanie się skończyło i nadal w ruinach getta ukrywali się ludzie w wypalonych domach, w opuszczonych bunkrach i kryjówkach. Tutaj opowiadamy o tym, że tak naprawdę cywilna historia powstania trwała dalej. Opowiadamy o tym ukrywaniu się w ruinach getta poprzez świadectwa tych, którzy pozostali w gruzach. Te świadectwa w sposób chronologiczny pokazują, jak z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc warunki w getcie pogarszały się. Brakowało wody, żywności, ludzie byli wycieńczeni, chorowali i tylko właściwie nieliczni przeżyli do jesieni 1943 roku, czy też do grudnia 1943 roku, kiedy ostatnie osoby wyszły z tego terenu. Pokazujemy tutaj nieliczne obiekty, oryginalne przedmioty, które przetrwały i opowiadają historię powstania. Między innymi jest to dziennik pisany w bunkrze, jedyny, który się zachował w oryginale do dzisiaj. Dziennik ten był pisany z dnia na dzień, właściwie z godziny na godzinę, przez kobietę, Żydówkę, której imię znamy jedynie dlatego, że jest w jednym miejscu wymienione w tym dzienniku. Nazywała się Marylka. Prawdopodobnie była młodą kobietą, zamężną,
zginęła, nie wiemy dokładnie w jaki sposób i gdzie, czy wywieziono ją do obozu na Majdanku, gdzie potem po wojnie ten dziennik został znaleziony, czy też zginęła jeszcze w getcie warszawskim, a ktoś inny ten dziennik zabrał, wywiózł na teren obozu. Jednym z naszych obiektów są negatywy Rudolfa Dameca, polskiego inżyniera, który fotografował getto podczas powstania od strony aryjskiej. Te zdjęcia i te negatywy po raz pierwszy są pokazane właśnie na naszej wystawie, ponieważ wnuczka autora tych zdjęć, pani Aleksandra Sobiecka, znalazła je i zgodziła się pokazać właśnie na naszej wystawie. Pokazujemy w tej przestrzeni nie tylko obiekty, ale również i ich historię. Bardzo ważnym było dla nas przekazanie wszystkich informacji i pełnej wiedzy, jaką posiadamy na temat danego materiału, przedmiotu, jego historii, w jaki sposób powstał, kto jest jego autorem, w jaki sposób też przetrwał do dzisiaj. W jednej z ostatnich przestrzeni wystawy poznajemy naszych bohaterów i bohaterki. Ich głosy prowadziły nas przez całą wystawę, a teraz możemy zobaczyć ich twarze, możemy poznać ich losy, dowiedzieć się, czy przeżyli, czy nie. Niektóre ramy pozostają puste. Nie mamy twarzy, nie mamy też często imion i nazwisk naszych autorów i autorek świadectw. Taki jest też los większości z 50 tysięcy osób, które były w getcie w momencie wybuchu powstania. One pozostają dla nas anonimowe. Nie znamy ich twarzy, nie wiemy, co się z nimi wydarzyło, nie wiemy, w jaki sposób zginęli. W przypadku bohaterów i bohaterek, którzy przeżyli wojnę, mamy więcej informacji dzięki temu, że skontaktowałyśmy się z ich rodzinami, z ich potomkami, wnukami czy dziećmi. Uzyskałyśmy wiedzę na temat ich życia po wojnie. Dostałyśmy także fotografie, dokumenty, które pokazujemy na wystawie. Jedyną osobą spośród naszych bohaterów i bohaterek, która nadal żyje, jest pani Krystyna Budnicka. Pani Krystyna mieszka w Warszawie. Spotyka się z młodzieżą, z ludźmi, opowiada swoją historię. Pani Krystyna była specjalnym gościem na otwarciu wystawy, jak i też na innych wydarzeniach, które towarzyszyły wystawie. Jej obecność była na pewno czymś wyjątkowym. W części wystawy poświęconej bohaterom i bohaterkom mamy także mapę pokazującą ich kryjówki w czasie powstania. Często były to miejsca bardzo blisko Muzeum POLIN i tego, gdzie się znajdujemy. Innego rodzaju mapą przetworzoną artystycznie jest praca Justyny Kosińskiej, która zahaftowała całą przestrzeń dawnego getta złotą nicią. Jest to rewers obszaru getta. Odwrócenie jego w sposób horyzontalny, pokazujące niejako jego odbicie, drugą stronę, inną stronę jego historii i ludzi, którzy wówczas byli w powstaniu w getcie. W ostatniej części wystawy pokazujemy przemówienie Mariana Turskiego, które wygłosił z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau. W tym przemówieniu Marian Turski przywołuje słowa swojego przyjaciela Romana Kenta, tak zwane 11. przykazanie, nie bądź obojętny. To przemówienie i te słowa są jak klamra spinająca przeszłość z teraźniejszością. Zależało nam na tym, by historia, która wydarzyła się 80 lat temu, miała odniesienie do współczesności, by sprawiła, że zastanowimy się, zatrzymamy się nad tym, co ona znaczy dla nas dzisiaj i jak możemy reagować na to, co dzieje się wokół nas. Słowa nie bądź obojętny są jak ostrzeżenie, jak taki drogowskaz wyznaczający kierunek, którym możemy pójść. Możemy pójść, będąc wrażliwymi i uważnymi na los innych ludzi.